I znowu tutaj jestem, Lima, Peru. Także zapraszam na kolejną serię z tego pięknego kraju na kanale Okiem Kamery. Lima, Peru. Dzielnica Callao obok lotniska, taka w sobie nie najciekawsza, lekko slumsowata, trochę też niebezpieczna podobno, ale damy radę jakoś. A ja mam na imię Artur, jestem w Peru już drugi raz. Pierwszy raz byłem w tamtym roku i zrobiłem tak zwany szlak gringo, czyli wszystkie najpopularniejsze miejsca na południu kraju. W tym roku chciałem się bardziej skoncentrować na północy i taki był plan, ale z rozpędu kupiłem ponownie bilet na Machu Picchu, także wrócę także na południe. Czyli Święta Dolina Inków, Cusco, Machu Picchu i te sprawy właśnie. Tymczasem tutaj ta dzielnica Callao no nie jest najciekawsza, ale za to możemy podziwiać tuktuki. Tuktuki, czyli najbardziej popularny środek transportu. Najtańszy w sumie. Ta dzielnica to jest taki slums. To jest taki slums, ale ja mam tutaj zabukowaną jedną noc w hostelu. Właśnie to będzie ostatnia noc moja w Peru i będę już wtedy wracał. Ale to dopiero za miesiąc, ponieważ dzisiaj za parę godzin mam lot do Iquitos, czyli miasta pośrodku amazońskiej dżungli i tam możemy dostać się jedynie samolotem albo przepłynąć statkiem. A tutaj koty polują na gołębie. Zaraz je dorwie pewnie. I będzie uczta na śniadanie. Ale to jest dzielnica. Ale to jest dzielnica tutaj, kurczę, masakra. No, skok. I nie udało mu się, bo się gołębie spuszyły i poleciały. A za mną targowisko, ale jeszcze jest zamknięte, bo jest za wcześnie rano, nie? To jest taka dzielnica, tam mnie zaczepił już jakiś gościu taki ze sztucznym okiem. Już tam ciągle, że ma hotel, pokoje wolne. I mówię, nie, będę, ale co do tego, do Iquitos, także nie ma szans. Kolektivo, autobusy. Ach, ta Lima, znowu tutaj jestem. Cóż, witamy w Peru. Tak właśnie wygląda Lima Callao. Takie kurcze slumsy tutaj wszędzie naokoło. Ale to jest jedna wielka pustynia. Jedna wielka pustynia to miejsce. I oczywiście to, co musi tutaj być, czyli plątanina kabli elektrycznych na słupie, które się ciągną, te kable gdzieś tutaj, wszędzie do wszystkich okolicznych domów. Ponieważ jak się jakieś kable zerwie, to nikt go nie naprawia, tylko po prostu robi następny. Ciągnie następny. Tuktuki. Szczyt motoryzacji tutaj w Peru. I kurczę, naprawdę takie klimaty lekko slumsowate, że strach się bać. Ale tak naprawdę to tutaj mieszkają po prostu zwykli, normalni, biedni ludzie, których nie stać na jakieś tam budowane domy i na apartamenty, po prostu no, takie życie tutaj w Peru. Nie każdy jest bogaty. Gdzieś dzielnica, no można się bać, prawda? I oczywiście kolektivo i naganiacze. Naganiacze, właśnie to jest taki zwyczaj, że jeżdżą te autobusiki i tam zawsze ktoś krzyczy, gdzie oni jadą. A tutaj jest ich chyba z milion, jak nie więcej. No tylko trzeba znać topografię miasta, bo jak nie, to nie wiadomo, dokąd się jedzie. I już powoli otwiera się targowisko, serwis straganów, dostępne jedzenie, jajka, jakieś tam kurczaki, owoce, warzywa, wszystko jest. Muzyczka leci, także jest ciekawie. Kurczaki, podroby. Jest i boisko z takim ciekawym wejściem tutaj, dziura w płocie. Ale cóż, sport musi być w Peru. Nie, no jest brama też. Spokojnie. Otwarte. Takie korki na ulicach w Limie w godzinach porannych to normalna sprawa. Właśnie ostatni raz, jak tutaj byłem, jechałem na lotnisko, to myślałem, że nie zdążę. Było tak zakorkowane miasto.
już w samolocie do Iquitos prosto z Limy, 1,5 godziny, ale jak widać jest takie zachmurzenie, jest takie dziadostwo na niebie, że jest szaro jak zwykle, a tutaj już Andy, niesamowite miejsce i zaraz oto te ośnieżone szczyty, no to jest kurcze mistrzostwo. To wygląda tak niesamowicie, laguny wokoło, no proszę Państwa, a tutaj już Amazonia. Ale pytanie, czy to już rzeka Amazonka? Może tak, a może nie, któż to wie. I powoli lądujemy już w Iquitos. Jak widać, no zabudowa nie jest zbyt nowoczesna, ale cóż, to jest Peru. Wylądowałem, no jest tak gorąco, jest tak parny i duszno. Serce amazońskiej dżungli. Hostel Casa Madalgo, 180 soli za 3 nocki, także w sumie dobra cena. Mój pokój numer 6, nie będę pokazywał. No i tyle. I w cenie jest śniadanie. Ale jest tak duszno, jest tak gorąco i duszno, że podobno miało padać, ale zobaczymy, oby nie. Chociaż tak trochę tam, nie wiem, chyba kropiło już, mi się wydaje. Tutaj kuchnia i rano jest śniadanie o godzinie 8. To jest miasto tuk-tuków. Więcej motorów i w sumie pojazdów dziwnych takich. Więcej samochodów. Motory, tuk-tuki, moto. Także dzieje się. Iquitos. Jeżdżą non-stop. Cała armia. To miasto lata świetności mają za sobą. Właśnie świetność przypadła na bieg 19, kiedy to Iquitos było głównym producentem i importerem kauczuka. Teraz to po prostu jest takie miejsce wypadowe w dżunglę amazońską. Już jadą tutaj. Akcja jest, akcja na wakacjach. Podobno, tak mówi właściciel hostelu Daniel, że miasto jest w miarę spokojnie, no może poza dzielnicą Belem, tam gdzie jest wielkie targowisko i tam się lepiej nie zapuszczać, bo jest nieciekawie, no cóż. Zobaczymy. A co my tutaj mamy? To już jest Amazonia. Amazonia, ale to nie jest rzeka Amazonka, ponieważ właściwa rzeka Amazonka jest gdzieś tam za rogiem, czyli na samym końcu miasta. A to jest jeden z jej dopływów tutaj. Jeden z dopływów Amazonki. Tutaj to są już klimaty niezłe. Boisko. Te slumsy nad wodą. To jest rzeźnia. Ja pierdzielę. Nieźle. Sama blacha. Masakrujący widok. To musi mieszkać sama biedota. To taka typowa biedota. Ja pierdzielę. Straszne to jest. No dobra. Tam już były takie miejsca, że bałem się wyciągać telefon, żeby kręcić. No, taki pierwszy odruch, ale no lepiej uważaj, bo to... Zobaczymy, może jutro będzie lepiej, ale no takie pierwsze odruch, że nie za ciekawie tam było naprawdę, takie kurcze typowe slumsy już. Zaczepił mnie jakiś gościu pracujący w muzeum, mówi, że robi wycieczki i polecał mi ten market w Belem, jak ja tam szedłem, no to jest, kurczę, był taki klimat, że no nie wiem, trochę się wydygałem, szczerze mówiąc, bo mordownia okrutna. Taka mordownia, a tu jeszcze jest akcja. Więcej tuk-tuków niż ludzi chyba. Ależ ja to lubię. Teraz już nie pamiętam, ale bodajże z Pucallpy, takie miasto, tutaj się płynie barką 7 dni. 7 dni na barce, żeby dopłynąć do Iquitos. A to jest stare miasto kolonialne, ale lata świetności już dawno minęły. Niestety. Teraz to miasto tuk-tuków. Mam takie wrażenie, że ten dom to chyba spłonął kiedyś, pewnie jakiś hotel, ale właśnie tutaj jest główny plac miasta, czyli Plaza de Armas. Bardzo ładnie, jakaś tam katedra stoi. Pogoda jest taka sobie, miało padać, jest duszno strasznie. Akcja, jadą. I tutaj właśnie napis Iquitos. To chyba nie zasłania teraz, niestety. Ale jest. Iquitos.
A tutaj widok na Plaza de Armas z drona. Nie jest to moje ujęcie, ale myślę, że warto to wkleić, ponieważ fajnie to wygląda. Jest taki właśnie ryneczek, tam jest katedra. I zaraz będzie następne ujęcie, czyli po prostu armia tuk-tuków pędząca jedną z głównych ulic miasta. Niesamowity widok. Zresztą spójrzcie sami. I Kitos, i armia tuk-tuków, i motocykli. Naganiacze wszędzie wycieczkę oferują, to jakieś pamiątki. A ta rzeka nazywa się Rio Itaya. No, kiedyś to było ładniej, teraz jest wszystko takie zapuszczone, zaniedbane, ale cóż, i tak warto tutaj przyjechać. Przylecieć w sumie, bo przyjechać się nie da. Blachy, domy na wodzie, a tamten domek to jest podobno restauracja La Balsa, ale czy jest otwarte? Tak w sumie średnio to wygląda, chyba tam coś remontują, bo stukają, pukają. La Itaya, rzeka, dopływ Amazonki. No, tam na dole chłopaki siedzą i palą zioło. Taki zapach się unosi, że ho ho. No, cumuje jedna z łodzi, cumuje jedna z łodzi. Tutaj taki stary wrak. No, to jest dopiero molo. To jest dopiero molo, nie to co w Anglii, takie dziadostwa, tylko tutaj wszystko drewniane nad tą rzeką, La Itaya, wszystko na jakichś palach, to się ledwo trzyma, ale kurczę, jest całkiem fajnie, jest i policja, także jest bezpiecznie, całkiem, kurczę, no, dobry motyw, wszędzie pamiątki. A tutaj powinien być widok na rzekę. I oto jest. O, kot! To jest właśnie mi hostel Casa Mafaldo. Nie zapomniałem powiedzieć, że zanim tutaj dojechałem tuk-tukiem, to kierowca już mi załatwił tur po Amazonii w niedzielę, także będę płynął rzeką Amazonką. Dobra, myślę, że to tyle w tym odcinku na dzisiaj, bo mam jetlaga, zmiana stref czasowych, także jestem strasznie niewyspany, no mam lekkie zmęczenie. Może jeszcze jakiś tam zachód słońca dorwiemy, zobaczymy, ale póki co, wow, nieźle, same śmieci tutaj i tuk-tuki. Także cóż, żegnam Was, no i w razie czego jeszcze może jakiś zachód słońca, także jest bardzo słaby net w hostelu, także nie wiem, kiedy będą odcinki dostępne, no niestety jestem troszkę rozczarowany, ale cóż, do zobaczenia.